Cześć, dzisiaj mam dla Was taki pocieszny temat, jak złożyć samodzielnie rower, który przyjechał do nas w pudle. Jak kupiliśmy używany, to roboty będzie mniej, jak kupiliśmy nowy, roboty będzie więcej. Ja tutaj mam nowy, bo jutro akurat ma on jeździć przy jakimś nagraniu, także trzeba go poskładać. Żeby poskładać taki rower, przyda nam się scyzoryk, zobaczycie do czego. Przyda się zapewne płaski śrubokręt, może się przydać krzyżowy śrubokręt, na pewno przyda się zestaw kluczy imbusowych, ampulowych, jak zwał, tak zwał. Głównie będziemy potrzebowali szóstki, piątki i czwórki, aczkolwiek takie mniejsze klucze nawet do dwójki czy do półtora też się przy rowerach zdarzają. Generalnie im droższy rower, tym będziemy potrzebowali więcej narzędzi. Pedały zakładam, że w tańszym rowerze MTB będziemy mieli na klucz 15. Tu idealny jest klucz serwisowy do pedałów, szczególnie do odkręcania, taki duży się przydaje. W zupełności wystarczy do składania, do przykręcenia zwykły klucz do pedałów. Trochę mniej sprawdzi się klucz typu 15 oczkowa, bo po prostu przy mocniejszym przykręceniu bądź tym bardziej odkręceniu zapieczonych pedałów te klucze lubią sobie pęknąć. Odcinek powstaje na mój rachunek oraz przy wsparciu moich Patronite na patronite.pl, moich patronów na patronite.pl. Jeżeli chcecie uczestniczyć w tworzeniu, w życiu kanału, zapraszam Was tam. Też możecie dorzucić swoją cegiełkę. Oxfeld jest tu trochę przypadkiem, także jego producent za ten odcinek nie zapłacił, ale wedle specyfikacji rower wygląda całkiem porządnie, także mam nadzieję, że będzie się dobrze składał. Jest to MTB za 2299 zł na hamulcach tarczowych z tyłu na acerze. Taki podstawowy, najtańszy powiedziałbym jeżdżący rower pod koniec 2022 roku. Na początku oczywiście musimy otworzyć pudełko, nie jest to specjalnie skomplikowane. Ja polecam od razu powyrywać te metalowe spinki, którymi bardzo często kartony są poszywane, z tego względu, że przy wyjmowaniu roweru możemy o wystający z drugiej strony tej pokrywki kartonowej taki element ostry rozciąć sobie rękę albo zarysować nasz nowy rower, co na pewno nie będzie przyjemne. Otwieramy pudło, to zakładam każdy podoła. Rower najlepiej jest wyciągnąć centralnie go łapiąc do góry. Na razie stawiamy go sobie przed pudełkiem. Patrzymy, co tu jeszcze producent dał w kartonie. Tutaj mamy taki schludnie spakowany jeden karton, w którym zapewne są drobne części i pudełko jest puste. Zatem niech magicznie zniknie. Kiedy już udało nam się zniknąć pudełko, musimy rozpakować nasz rower. Jak widzicie, jest on zabezpieczony do transportu folią, gąbkami i pospinany trytytkami. Trytytki oczywiście możecie obciąć obcinarką lub nożem, z tym, że tnąc nożem warto wziąć pod uwagę, że na przykład próba obcięcia trytytki tutaj może zakończyć się zarysowaniem obręczy bądź w ekstremalnym przypadku nawet przecięciem opony. Dodatkowo, jeżeli trytytki są wykonane z dobrego materiału, to być może przydadzą nam się później do czegoś, aczkolwiek niektóre lubią pękać, więc warto sprawdzić, czy są warte odzysku, czy będą pękały. Tutaj na razie wygląda, że niekoniecznie się potem do czegoś przydadzą, no ale na razie rozpinam, bo tak jest mi szybciej. Kiedy już uporaliśmy się z trytytkami, trzeba będzie otworzyć kartonik z częściami, żeby zobaczyć, co tam mamy, a dokładnie znaleźć element mocujący nasze przednie koło. Tutaj szukamy zapewne, do przedniego koła jeszcze widzę, mamy luzem tarczę, którą będziemy musieli przykręcić, co oznacza, że wchodzi nam kolejny klucz, tym razem niestety troszeczkę bardziej specjalistyczny.
dzięki temu, że tarcza jest luzem, to nie ma ryzyka specjalnie, że się pognie w transporcie, ale niestety wiąże się to z koniecznością posiadania kolejnego klucza. I w pudełku w zasadzie jest właśnie szpilka. To jest też ciekawe, że przednie koło znajduje się tutaj na szpilkę, a nie na wszędobylską sztywną oś. Moim zdaniem w rowerze z tej półki cenowej spokojnie taki szybko zamykać się sprawdzi i jest wystarczający. Tu jeszcze mamy dzwonek. Na razie interesuje mnie stąd głównie przykrętka, nakrętka tarczy koła. Założenie tarczy nie jest specjalnie wielką filozofią. Mamy wielowpust, tak zwany center lock. Rozwijamy sobie tarczę z opakowania. Jeżeli będziecie mieli pomysł prostowania tarczy, to należy to robić z bardzo dużym wyczuciem albo od razu dać do serwisu, bo lekko krzywa tarcza dużo łatwiej się w razie czego prostuje niż już prostowana. Co więcej, tutaj mamy możliwość skorzystania z dwóch kluczy, albo klucz wielowpustowy większy niż klucz od kasety. To jest pewna różnica, bo w dotychczasowych większości nakrętek centerlockowych były klucze małe, takie jak od kasety. Tutaj mamy większy z tego względu, że właśnie dużo rowerów ma już w tej chwili sztywną oś i potrzebne jest tu więcej miejsca. Możemy użyć zatem klucza zewnętrznego, zatem niech taki pojawi mi się w ręku. Zakładamy go na nakrętkę i dość mocno przykręcamy. Na nakrętkach i na śrubach i w okolicach śrub często podane są momenty, z jakimi to dokręcać. Tam, gdzie macie 5 newtonometrów, jest to dość lekko dokręcone, czyli powiedzmy tyle, jakbyście naciskali dość energicznie klamkę w drzwiach. Tam, gdzie jest 40 newtonometrów, to już jest mocno. W pedałach, czy właśnie przy tarczy hamulcowej, czy przy łożyskach suportu jest tych newtonometrów dużo. To już jest tak fest dokręcone, jakbyście zakręcali na działkę wodę na zimę. Dobra, musimy wstawić przednie koło w rower. Dlaczego robimy to teraz? No bo mając rower na ziemi, jesteśmy w stanie wstawić to koło sprawnie na miejsce, ono stanie nam równo i generalnie rower nabierze kształt. Jakbyśmy go teraz zapięli w stojak, to trudniej byłoby pracować na niekompletnym rowerze. Tu potrzebujemy się pozbyć przetyczki z przedniego koła. Jeżeli planujecie swój rower gdzieś czasem wysyłać, to można to sobie pozostawić. Jeżeli zastanawiacie się, w którą stronę to powinno znaleźć się w kole, to ta dźwignia w większości wypadków jest po tej samej stronie z przodu, co z tyłu. Czyli patrzycie, z tyłu jest od strony tarczy. Jeszcze raz pokażę, jak to było skręcone. Fabrycznie było tak, czyli sprężyna była szerokim do zewnątrz, wąskim do wewnątrz. Jest to istotne, żeby tak się tutaj znalazła. Jedną sprężynę z nakrętką zdejmujemy, sprawdzamy, czy ta sprężyna nam tu prawidłowo sprężynuje, czy działa. Jak założymy ją źle, wpadnie nam na oś i nie będzie to dobrze działało, więc zakładamy, zakręcamy. W tym momencie mamy już tarczę, musicie na nią trochę uważać, żeby jej nie pogiąć, nie wyświnić czymś tłustym. Także wkładamy koło w rower. Koło w rower wstawiamy w ten sposób, że na bardzo delikatnie zakręconej nakrętce przymierzamy, patrzymy, czy ono nam tutaj wskakuje. Jeżeli nie wskakuje, musimy jeszcze trochę odkręcić. Jak udało nam się już wstawić koło na miejsce, to dokręcamy nakrętkę do momentu, aż dźwignia zamykająca koło złapie pierwszy opór minimalnie za połową. Ustawiamy koło równo, patrzymy, czy jest osiowo. Jeżeli tak, zamykamy tą dźwignię dość mocno i w tej chwili koło już mamy na stałe zamontowane tam, gdzie ono ma się znajdować. Kolejny dość wymagający element do zamontowania jest to kierownica. Tutaj potrzebujemy po pierwsze pozbyć się folii, która jest na nią założona.
tu w użyciu znowu nóż albo nożyczki. Kolejny raz, kiedy trzeba uważać, żeby tego roweru nie pokancerować, w momencie jak pozbywamy się tej folii, rozcinamy ją, to trzeba patrzeć i robić to rozważnie, tak żeby nie porysować sobie kierownicy. Dobra, kierownicę mamy oswobodzoną. Teraz musimy odkręcić wszystkie śruby od kapsla trzymającego nam mostek. Kiedy już wszystkie te śruby mamy odkręcone, zostają one w kapslu czy w płycie czołowej mostka, a my tu musimy założyć pancerze. No to jest newralgiczny moment, bo wycelowanie tutaj tymi pancerzami na miejsce wymaga trochę wyczucia i wiedzy, no ale patrząc na logikę, patrzycie, żeby jak najmniej pancerze po zamontowaniu kierownicy na miejsce tutaj były posupłane, jak najmniej dotykały ramy. Tu jest dość prosto, ten pancerz widać, że wchodzi z lewej, ten wchodzi w ramę z lewej, ten wchodzi z prawej, zatem tak to tutaj przykręcimy. Kapsel mostka wraca, płyta czołowa mostka wraca na swoje miejsce. Możecie posmarować tutaj ten element od wewnątrz smarem stałym. On się też może magicznie pojawić. Tak wygląda smar stały, puszka smaru. Jeżeli byście chcieli sobie posmarować tutaj od wewnętrznych stron, to z jednej strony, z drugiej, przed przykręceniem oczywiście jest to łatwiej zrobić. Będzie to trochę dłużej działał wtedy bez trzasków. Często na mostku i na kierownicy jest podziałka i widać, jak ta kierownica powinna być tutaj ustawiona. Także najprościej jest to zapamiętać w ten sposób, że kierownica powinna patrzeć pomiędzy do tyłu, a pionowo do góry. Czyli w tych 90 stopniach gięcie kierownicy nam się powinno zawierać. Oczywiście całkiem płasko jest to za płasko, całkiem pionowo jest to za pionowo, czyli wybieramy gdzieś tam w okolicach 45 stopni, też trochę jak kto lubi. Często kierownice mają jakiś logotyp, który pozwala też wymyślić, jak ona prawidłowo powinna być tutaj zamontowana. Dokręcamy stopniowo wszystkie te śruby, na razie delikatnie. Jak mamy już wszystkie śruby równo przyłapane, to zaczynamy je dokręcać. Tutaj właśnie wchodzi nam raczej 5 N niż 40, w związku z tym nie dokręcamy tego mocno. Jak widzicie, ja to kręcę dwoma palcami delikatnie, równomiernie. Można przykręcać śruby na skos, można najpierw przykręcić równo górę, równo dół. Wszystko jedno, ważne, żeby te odległości na górze i na dole były w miarę jednakowe. Jeżeli mostek jest skręcany w jakiś inny sposób, to najczęściej będzie do niego dołączona instrukcja, która każe na przykład zaczepić dwa elementy mostka ze sobą lub najpierw skręcić górę, a dopiero potem dociągać dołem. Jeżeli macie klucz dynamometryczny, to bardzo dobrze. Klucz dynamometryczny wygląda tak, ma zestaw różnych końcówek i pozwala poskręcać szczególnie droższy karbonowy rower z prawidłowymi siłami dociągnięcia śrub. Jak już przykręciliśmy sobie kierownicę w tym miejscu, no to zostało nam jeszcze ustawienie jej w osi roweru, bo na razie poradziliśmy sobie z tym ustawieniem. Za ustawienie względem koła, tutaj akurat mamy skręcone, to ja sobie poluzuję, żebyście widzieli, o co chodzi. Mamy dwie śruby z boków, z jednej strony lub przeciwległe, i jedną śrubę z góry. O te trzy śruby odpowiadają za skasowanie luzu na sterach i skręcenie mostka. Prawidłowa kolejność jest taka, że najpierw dociągamy górną śrubę do pierwszego wyczuwalnego oporu, sprawdzamy, czy przednie koło nie ma luzu. Do tego przydałby się nam już przykręcony przedni hamulec. Można to też sprawdzić ruszając widelcem, ale na końcu i tak najlepiej sprawdzić to mając już hamulec. Z tym, że tu możecie się oszukać, bo przy mocowaniach centerlock tarcza na centerlocku najczęściej trochę pływa i również w tańszych rowerach może być luz na goleniach widelca, czyli stery już będą dawno odpowiednio lub za mocno ściśnięte, a my dalej będziemy wyczuwali tam jakiś luz po wciśnięciu hamulca, dlatego że ten luz będzie na innych elementach. Generalnie nie powinno tu być luzu, ale stery powinny się płynnie skręcać. Jeżeli tak jest,
centrujemy sobie przednie koło. Można do tego użyć takiego przymiaru z laserowym oczkiem, ale jeżeli takiego nie macie, to po prostu ustawiacie kierownicę równo i zakręcacie boczne śruby, również skręcając je na zmianę stopniowo do pierwszego oporu, potem o jakieś 1/8 ćwierć obrotu z jednej strony, z drugiej strony, aż dojdziemy do tych właśnie 5-6 Nm, czyli dość mocno, ale z wyczuciem. Kolejny etap naszej zabawy w boba budowniczego to będzie włożenie na miejsce w sztycy i od razu zamontujemy też siodełko. Tutaj zdecydowanie dobrze jest posmarować sztycę smarem stałym, żeby ona nam się, aluminiowa sztyca w aluminiowej ramie, nie zapiekła tak od razu. Co jakiś czas i tak trzeba to wyciągać do przesmarowania. Najpierw wsuwamy sztycę, sprawdzamy, czy wchodzi gładko, czy gdzieś nie trzeba jej wciskać na siłę, czy nie powstają na niej rysy. Tutaj rower jest wykonany bardzo przyzwoicie, mimo że nie jest to najdroższy model. Tego smaru możecie dać więcej. Ja ten rower składam na razie na jedną jazdę, także co z nim potem będzie dalej, to się zobaczy, dlatego nie smaruję tego jakoś super obficie. Od razu w tym momencie możemy zamontować siodełko, dlatego że rower mamy na ziemi, na kołach, łatwo będzie złapać poziom. Sztyce są różne, na jedną śrubę, na dwie śruby, z offsetem, tak jak tu, bez offsetu, z przesunięciem nawet czasem do przodu. Co do zasady, siodło montujemy całkowicie poziomo i na środku prętów, chyba że składacie rower dla siebie, znacie rozmiar, wiecie, jak będzie Wam wygodniej to ustawić. Ja tutaj sztycę schowam do końca, dlatego że rower będzie mi wtedy wyżej wisiał do regulacji. To, co jeszcze warto zrobić, jak mamy rower na ziemi, to jest wkręcenie na miejsce pedału. Tutaj też zdecydowanie przyda się smar i to możemy go nie żałować, w miarę porządnie posmarować gwinty, bo pedały są elementem, który lubi się w rowerze zużyć. Relatywnie łatwo jest go uszkodzić. A jak będziemy chcieli odkręcić takie pedały, których nie posmarowaliśmy przy przykręcaniu, to rok później możemy się mocno zdziwić. Jeżeli chodzi o to, który pedał na którą stronę i w którą stronę kręcić kluczem, żeby pedały dobrze przykręcić, to ja, pacholęciem będąc, wymyśliłem sobie taką zasadę, że pedały łatwo się przykręca, czyli jak trzymam w ręku pedał i kręcę do tyłu, czyli tak jak się łatwo kręci, bo rower stojąc w miejscu pozwala kręcić do tyłu, to pedał się przykręca. Jeżeli chodzi o to, który jest lewy, który jest prawy, to pedały najczęściej są opisane, a jeżeli nie są opisane, to jest tak, że lewy pedał ma jakieś nacięcia, oznaczenia. Przypuszczam, że po to, żeby osoby niewidome też mogły na przykład takie pedały wkręcać, nie wiem, albo może po to, żeby łatwo i bez szukania ustalić, który jest który. Tak czy siak, ten, który ma znaczki, najprawdopodobniej jest lewy. Najczęściej pedały mają oznaczenie lewy i prawy, a jeżeli zupełnie nie wiecie, który ma się gdzie znaleźć, to bierzecie pedał i kręcicie korbą do tyłu, trzymając pedał nieruchomo i on ma się wtedy zacząć kręcać na swoje miejsce. Oczywiście jeżeli rower jest podłej jakości, to nie pójdzie to tutaj tak łatwo jak w tym egzemplarzu. Tutaj bardzo ładnie się to wkręciło, korba jest Shimano, pedały są też w miarę porządnie wykonane, chociaż plastikowe, i skręca się to bardzo łatwo ręką. Potem wystarczy to dociągnąć kluczem. Tutaj można to dokręcić kluczem 15, dość mocno, tak jakbyście zakręcali tą wodę na działce na zimę. No i w zasadzie rower mamy gotowy do jazdy, została nam regulacja i przykręcenie przedniego hamulca tarczowego. Na ten etap już rower powędruje na stojak. Jeżeli z jakiegoś powodu zupełnie przypadkiem nie macie takiego stojaka w domu, no to musicie sobie w jakiś inny sposób poradzić. Mamy do zamocowania przedni hamulec. Odradzam stawianie roweru do góry nogami, bo po pierwsze wtedy umiera jedna panda, a po drugie bardzo to negatywnie wpływa na różne mechanizmy roweru. Będzie o tym w odcinku pod tytułem Grzechy, podstawowe grzechy
rowerzysty. Taki odcinek już mam w głowie, także niebawem możecie spodziewać się go na kanale. Tutaj mamy bardzo przyzwoicie przygotowany zestaw do założenia. Przetyczka w hamulcu, wyjmujemy ją, bo tutaj ma trafić nasza tarcza hamulcowa. Mamy adapter, tutaj taki jeszcze śmieszny na postmont starego typu. Dawno nie skręcałem roweru górskiego z takim adapterem. Ciężko tu się pomylić, nic tu nie rozkładacie, śruby trafiają na swoje miejsce. Najprostszą metodą, żeby równo przykręcić hamulec, tak żeby nie obcierał o tarczę, jest naciśnięcie w końcowej fazie, kiedy zostaje nam pół obrotu do zblokowania hamulca na swoim miejscu na stałe. No to wtedy zaciskamy klocki hamulcowe i na zaciśniętych klockach, trzymając przyciśniętą klamkę, dokręcamy hamulec do widelca i powinien on stanąć tak, żeby nam hamulec nie obciera. Jeżeli z jakiegoś powodu hamulec tarczowy nie chce się dać łatwo ustawić tą metodą, odpalacie sobie mój odcinek pod tytułem jak ustawić hamulec tarczowy i walczycie z tym rednym bydlakiem. Jak już podołaliśmy ustawieniu hamulca tarczowego, to w tym momencie tu w tym modelu możemy jeszcze zapiąć trytytkę trzymającą przewód hamulcowy w okolicach kierownicy. Zaciągamy to do końca dość mocno, ale też bez przesady, żeby nie urwać. I obcinamy na równo, najlepiej na płasko nożem, tak żeby nic nie wystawało z zamka trytytki, żeby nie zaczepić znowu ręką czy nogą i sobie jej nie rozciąć. Także hamulce mamy już zrobione. Została nam regulacja przerzutki. Przednia przerzutka ma tutaj taką naklejkę czerwoną, która pokazuje, na jakiej wysokości powinny się znajdować ząbki dużej tarczy. Wedle tej naklejki jesteśmy ciut za wysoko, ale przy turnieju, który wiele wybacza, to powinno działać. Z tyłu mamy acerę. Ta sama historia. Pokażę z grubsza, jak to ustawić. Jeżeli to z grubsza nie będzie działało, odpalacie odcinek pod tytułem regulacja przedniej przerzutki w MTB albo tylnej przerzutki w MTB i patrzymy, co tam w szczegółach zrobić. Ściągamy tą naklejkę, bo po ustawieniu przerzutki ona nie jest nam już potrzebna, na to będzie obcierała i patrzymy, co się tu dzieje, czy to działa. Najmniejsza zębatka w miarę działania obciera, płynnie wchodzi na średnią. Na średniej z ostatnią obciera, ale przy tym przełożeniu jest to na razie do przyjęcia, bo na przedostatnim już nie obciera, a 3 od końca jest dobrze. Na skrajnych przekosach się nie jeździ, więc możemy to tak zostawić. Wrzucamy na największa, najmniejsza, najtwardsze przełożenie. Działa super. Jedziemy tam do góry, patrzymy, co się dzieje. Jesteśmy na przedostatniej, z tyłu dalej działa ostatnia. W zasadzie działa bez obcierania, możemy tego nie ruszać. Tu jedna uwaga, musicie pamiętać, że po wykonaniu pewnej pracy przerzutkami, jak linki od przerzutek i ewentualnie od hamulców, jeżeli byście jakimś cudem jeszcze mieli hamulce na linki, tu widzicie za 2299 bardzo przyzwoity nomen omen rower, już na hamulcach hydraulicznych. Linki i pancerze, jak trochę popracują, mogą się jakby zbić. Linka się rozciągnie, pancerz się zbije, to się może rozregulować, także musicie to brać pod uwagę, że po pierwszej dwóch, trzech jazdach, zależy ile taka jazda będzie miała kilometrów, to Wam się rozciągnie. Tutaj nawet przerzutka jest delikatnie podregulowana do góry, także pierwsze rozciągnięcie byłoby zniwelowane. Regulacja tylnej przerzutki, jeżeli chcemy ją ustawić do zębatki osiowo, lewo, prawo, pokręcamy tą beczką. Jeżeli chcemy zablokować zakresy, to jest ważne, żeby wrzucić szczególnie na największy i zobaczyć, czy zakres przerzutki jest zablokowany, nie pozwala wpaść przerzutce w szprychy. Jeżeli tak by się działo, patrzycie, która śruba, tu w tym wypadku jest to śruba dolna, która śruba z zakresów odpowiada za zablokowanie ruchu.
Wkręcacie ją na tyle, żeby przyrzutka nie mogła wpaść w szprychy. To samo robicie na skrajnym położeniu w drugą stronę. Na najmniejszym patrzycie, czy jak pociągniecie ręką, przyrzutka nie spadnie na ramę. Jeżeli by spadała, wkręcacie górną śrubę tak, żeby odepchnąć przyrzutkę od ramy, żeby nie było tego problemu. Ostatnia śruba w przyrzutce, ta służy do naprężania ustawienia przyrzutki. Jakbyśmy potrzebowali, żeby przyrzutka była wyżej ustawiona, dalej od zębatki, gdybyśmy mieli włożoną większą kasetę, to wtedy podkręcilibyśmy tą śrubę. Tylny hamulec, jak widzicie, fabrycznie jest ustawiony dobrze, nie obciera, to bardzo wygodne i w zasadzie tyle. Jak mamy rower na stojaku, możemy od razu napompować mu koła, nie ma to większego znaczenia. Koła pompujemy do wartości, którą znajdziecie z boku opony. Tu często też jest strzałka, w którą stronę to koło powinno się kręcić. Jest to dodatkowa podpowiedź, czy dobrze włożyliście koło w ramę. Chociaż przy piaście z hamulcem tarczowym włożenie źle jest raczej niemożliwe. To, co może się przydarzyć, to zakręcenie widelca odwrotnie, czyli w tą stronę. No, ale to już trzeba wybitnej jednostki. Jeżeli by Wam się to zdarzyło, to sugeruję w przyszłości jednak odwiedzać serwis, a nie gmerać samemu. Ciśnienie zalecane dla tego modelu przez producenta to 2 do 4 atmosfer. Ten rower będzie jutro jeździł po mieście, zatem nabije tak średnio trójkę, w miarę twardo, żeby się dobrze jechało. Tylne koło można napompować trochę mocniej, na powiedzmy 3,5 atmosfery, bo jednak ono czasem wpadnie w jakąś dziurę albo wjedzie na jakiś krawężnik z przodu, a ma amortyzator z tyłu. Rama jest sztywna, także może się bardziej ta opona zgniatać. Poza tym nie potrzebujemy tyle przyczepności na tylnym kole, więc ciśnienie może być wyższe, dam 3,5 atmosfery. Jak najbardziej koła można napompować kompresorem. Mi się nie chciało mojego podłączyć od jakiegoś czasu, także muszę dmuchać ręczną pompką. Tyle, jeżeli chodzi o operacje do wykonania na wieszaku. Zrzucamy rower na podłogę. To już jest moment, kiedy rower postawiony na ziemi nie powinien dzwonić, nic nie powinno w nim niepokojąco klekotać. Zostało nam jeszcze ustawienie klamek i manetek. Żeby się do tego dobrać, czasem trzeba najpierw poluzować manetki, żeby mieć dojście do śruby od klamki hamulcowej. Jeżeli chodzi o prawidłowe ustawienie klamek, to w zależności od tego, jak dużo macie dłoń, to możecie odsunąć klamkę hamulcową po kierownicy do środka. Jeżeli chodzi o ustawienie prawidłowe klamki, nie powinna ona być tam na dole, żebyśmy musieli sięgać tak głęboko. Nie powinna być za wysoko, żebyśmy musieli podnosić palce. Klamka hamulcowa powinna być na przedłużeniu naszej dłoni przy wyciągniętych palcach, czyli tak mniej więcej. Tutaj przykręcamy sobie jedną, przykręcamy manetkę. Manetka nie powinna być dosunięta maksymalnie do góry, do klamki hamulcowej, bo jeżeli oprzemy jedno o drugie, to naprężenie obudowy manetki może wpływać na jej pracę lub w ekstremalnym przypadku przyblokować pracę tejże manetki. Drugą klamkę ustawiamy już odpowiednio tak samo, jak ustawiliśmy przednią, czyli ten sam kąt, to samo oddalenie od gumy na kierownicy. Dokręcamy klamkę na miejsce. Pozostało nam jeszcze zamontować na miejscu przewód hamulca. Tutaj on sobie dość fajnie biegnie, bo nie dociska nam się do widelca, nie dociska do opony. W zasadzie jakbyśmy go tak zostawili, to już dałoby się jeździć, ale mamy tutaj specjalną przelotkę, także zamocujemy przewód pod tą przelotkę. Czasem jest to tylko miejsce na trytytkę. Jak wiadomo, trytytki trzymają świat w całości, wtedy zapinamy to trytytką, a jak jest specjalna klamerka, tak jak tu, to przykręcamy klamerkę. Ważne, żeby przewód w miarę możliwości trzymał się w ten sposób, żeby nie dotykał nam do główki ramy, bo może wyszlifować nam dziurę. Jak już jesteśmy przy tym elemencie, to w naszej magicznej torebce z częściami do tego rumaka zostały jeszcze takie gumowe
cosie. Gumowe cosie służą dokładnie do tego, żeby założyć je tutaj na pancerze. W tym wypadku jest to tylna przerzutka i przednia przerzutka. I gumowy coś założony w ten sposób, w tym miejscu, zabezpiecza nam ramę w miejscu, gdzie pancerz przy skręcie będzie dotykał. Innym rozwiązaniem jest naklejenie folii bezbarwnej, a jeszcze innym nie robienie nic i poczekanie, aż pancerze po pierwszej jeździe w błotku przy skręcaniu kierownicą elegancko wytrą nam tutaj lakier do mięsa. Został nam jeszcze dzwonek, to jest moment, kiedy przyda nam się jeden ze śrubokrętów. Śrubokręty są zawiedzone w tym rowerze, nie było specjalnie potrzeby ich użycia. Używalibyśmy ich głównie przy tylnej przerzutce. Jak zamontować dzwonek, to zakładam, że wiecie, nie jest to jakaś wielka filozofia. Tym niemniej, jeżeli by ktoś jakimś cudem nie wiedział, to dzwonek zakręcamy na kierownicy. Ta sama historia, można go przysunąć do manetki, ale należy zobaczyć, czy jest wystarczająco dużo miejsca, bo jeżeli zamontujecie dzwonek w sposób taki, że oprze się o telewizorek manetki, to jest ryzyko, że upośledzi pracę tejże manetki. Gra i trąbi. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jak skręcić rower, piszcie pod filmem, postaram się odpowiedzieć. Jeżeli macie kolejne pomysły na filmy techniczne, również piszcie w komentarzach pod filmem. Będzie mi miło, jak zasubskrybujecie kanał, dacie łapkę w górę, jeżeli się podobało. A jak chcecie współtworzyć kanał i mieć wpływ na porady techniczne, zostańcie moim patronem na Patronite. Dzięki za obejrzenie tego wideo, do zobaczenia w kolejnych odcinkach lub na rowerze. Hej!